A teraz zobaczmy sobie, czyje interesy handlowe europejskie i pozaeuropejskie narusza bandyta międzynarodowy wrocławski, polski Magdalena Bruzgała Szczepanik-Kaliszewska. Ok? Taste the difference. Więc tutaj zobaczmy, co jest. Jakie tam są składniki. Tutaj wszyscy sobie poczytają i te sprawy. Dobrze, więc sobie tutaj zobaczymy. Tu jest. I poczytamy. Trochę tutaj widać włoskich wyrazów jest. Druga linijka. Parmigiano Reggiano. Parmigiano Reggiano. Więc tutaj to znalazłem, że trochę coś po włosku jest, więc sobie zobaczmy, co tu jest. Czytamy sobie dalej. Jak to zrecyklingować i tak dalej. Dobrze, więc na górze jest 80, 28, 116, przerwa A, 02, 21, przerwa 09.21, na dole 00, 40, przerwa 02, 99. Dobrze. Jest to widać zrobione dla Sainsbury. Dobrze, czytamy trzecia linijka od dołu. Packet in Switzerland. Switzerland, więc proponuję wpisać w Google Switzerland i zobaczyć wyniki wyszukiwania, co to może być. Więc już wiadomo, gdzie to było wyprodukowane albo zapakowane, ok? I dla kogo to zostało zrobione? Więc zostało to zapakowane w Szwajcarii. Szwajcaria dla Sainsbury Supermarket Limited, London, kod pocztowy i Sainsbury Supermarket Limited, Upper Galway, Belfast, Belfast. W Belfaście został wyprodukowany Titanic, dokładnie Titanic, ok? Jeszcze raz, w stoczni w Belfaście, stocznia tam jest na pewno i kiedyś już od dawien dawna była stocznia i tam właśnie ten duży statek Titanic, Titanic, wszyscy kojarzą, właśnie w Belfaście wyprodukowano, gdyby co, ok? Dobrze, więc tutaj mamy London, kod pocztowy, Belfast, kod pocztowy, zapakowany w Szwajcarii, ok? Szwajcarii. Więc już widzimy, czyje interesy świadomie narusza bandyta międzynarodowy Magdalena Druzgała Szczepanik-Kaliszewska. To jest czosnek i jest ser, potarkowany ser i tak dalej. Dobrze. Więc patrzymy się, co tutaj pisze. I tutaj widziałem, o, data przydatności 11.23, ok? Numer partii produkcyjnej L23D1 i tam dalej jest najprawdopodobniej godzina 4.31 HS, więc mamy tutaj Best Before i mamy tutaj pudełeczko i widzimy, że to zostało zapakowane w Szwajcarii. W Szwajcarii. A wyprodukowane i zamówione dla sieci Sainsbury do Londynu
i także do Belfastu. Belfast, tam Titanica wyprodukowano, gdyby co dobrze. Więc jest gorąco, jeść się chce, ale także chce się pić, ok? Chce się pić, więc zobaczmy, co to jest. To jest taka oranżada. Załóżmy, że to jest tam oranżada, żeby nie komplikować sytuacji, ok? W tłumaczeniu. Butelka 500 ml. O, Grex, Grex. Teraz dwa rowery pojechały, bo w parku jesteśmy. Opalamy się tutaj. Dobrze, więc to jest zrobione dla Grexa. Taka, jak widać, orężada. Gdzie zostało to zrobione? Już się patrzymy. Best before sobie zobaczymy. GB dwukropek Grex PLC. Przecinek Grex. House i tak dalej, i tak dalej. Potem dalej pisze EU/NI, dwukropek Grex PLC. I tutaj, gdzie to jest. I dalej pisze West Belfast, Belfast, West Belfast, ok? Więc jak widać, jak jest jakieś duże miasto, to może być różne dzielnice, wschodnie, zachodnie, północne, południowe i tak dalej. Więc to jest West Belfast, ok? Więc już widzimy, czyje tutaj interesy narusza znany wrocławski bandyta sądowy międzynarodowy Magdalena Druzgała-Szczepanik, Kaliszewska. Dobrze, nie wiem, czy to będzie widać. To jest 30 august 23. X 203 albo 208, ale ja nie widzę, bo się nie popatrzyłem poza kamerą dokładnie, a jest drobny nadruk, więc tym bardziej po prostu jest ciężej, żeby to ogarnąć. Druga linijka 31:20. I tam jest godzina 4:34. Ok. Więc tak tutaj jest na tej butelce od tej orężady z Grexa. Ok. Dobrze, więc zobaczmy sobie, czyje interesy świadomie narusza bandyta międzynarodowy wrocławski Magdalena Druzgała-Szczepanik Kaliszewska. Wrocław! Wrocław, takie miasto, gdyby co. Czyli to zostało wyprodukowane w Szwajcarii. Szwajcaria UE. Szwajcaria UE, gdyby co, ok? Dobrze, więc zobaczmy sobie, że jeden bandyta, polski bandyta sądowy, międzynarodowy. Czyje interesy świadomie od 6 lat może naruszać? Ok? Jeszcze raz. Jeden podły, parszywy, skundlony bandyta sądowy z Wrocławia. Wrocław, takie miasto. Magdalena Druzgała-Szczepanik Kaliszewska. Od 6 lat. Czyje interesy handlowe ona może naruszać? To jest tylko żywność, nic więcej. To jest coś do picia, bo jest gorąco, niedziela. Chyba też u siebie macie w niedzielę taką jakąś pogodę ciepłą, ok? I może naruszać interesy tutaj Made with Parmigiano Reggiano Cheese. Aha, czyli to jest widać jakiś taki ser włoski. Aha, bo jak to zostało w Szwajcarii robione, w Szwajcarii, tak? Proszę zobaczyć. No to ze Szwajcarii do Włoch, to jest rzut beretem po prostu, więc część składników po prostu do tego produktu zostało we Włoszech zrobionych, przywiezionych do Szwajcarii,
Tam to zapakowano na przykład i wysłano gdzie? London, kod pocztowy EC1N2HT oraz do Belfastu. Belfast, kod pocztowy BT86FX. Więc no, tak widać tutaj z tej informacji dostępnej dla wszystkich, jaką drogę te składniki musiały pokonać, żeby się znaleźć w Londynie na przykład. I trzeba coś pić, bo jest gorąco, więc taka tutaj, no, taka orężada, taki sok tutaj widać zrobiony. Więc sobie zobaczmy, to jest tylko jeden pracownik sądu z Wrocławia. Jeden pracownik! Jakie szkody międzynarodowe może wykonać ten pracownik? Niskiego wzrostu, nosi okulary, długie, ciemne włosy. Magdalena Druzgała-Szczepanik-Kaliszewska, lat około 54. Wrocław, sąd rejonowy Wrocław-Krzyki, Wydział Pierwszy Cywilny, pokój 168. Tamtego skundlałego polskiego bandytę można często spotkać, jak wchodzi do tego budynku i wychodzi. Być może są to te same dni i godziny, albo nie. To tam trzeba już na spokojnie ustalić. Ale jeśli już, to ona być może wchodzi z rana, a wychodzi po południu z tego budynku. Więc ten parszywy bandyta narusza interesy handlowe wielu, jeszcze raz, wielu firm produkujących żywność i składniki do tej żywności, którą ja kupuję. Więc jeśli kaczor Donald, który już chodzić nie może na swoich kolanach, być może jest na kolanach, bo ale trzeba wstawać z kolan, nie można być cały czas na kolanach, albo jego świnka morska, bo wiadomo, że na Ursynowie to starsi panowie mogą mieć świnki morskie, krokodyle albo żyrafy w domu, albo cokolwiek starsi panowie mogą lub nie muszą mieć w domu, mogą mieć swoją żonę w domu, albo nie muszą mieć żony w domu, ale mogą mieć, nie wiem, no chomika, tak? Chomika mogą mieć w domu. To się załóżmy, jeden starszy pan z Ursynowa, który nie może chodzić już, chce mnie wciepać do psychiatryka we Wrocławiu, na cholera wie jak długo, i w tym samym czasie do aresztu, wcale nie tymczasowego, na diabli wiedzą jak długo. W związku z tym tam chyba nie będą serwować produktów ze Szwajcarii, z Włoch i koncentratu, który został wzięty z krajów, gdzie pomarańcze są produkowane. Bo ten koncentrat na ten sok został zrobiony z pomarańczy, które wiadomo gdzie rosną, te pomarańcze, okej? Więc ten starszy dziadek na tym Ursynowie, w tej Warszawie, poprzez, nie wiem, swoją głupotę międzynarodową, bo chyba mądrością to tego nazwać nie można, narusza interesy handlowe światowych firm europejskich. A ciekawe, kto jemu paszę dla kota kupuje w tej Warszawie? Kto temu starszemu panu kupuje paszę dla jego kota na przykład? Dla jego dachowca lub jakiegoś szlachetnego kota? Czy ten starszy pan sam chodzi sobie kupować paszę dla kota? Czy ma sługusów, którzy za niego kupują całe skrzynki i palety paszy dla kota na Żoliborzu, okej? Dzięki.